tyłem do siebie staniemy. No ładnie. No a teraz żarty, tak? Bo co, bo wygraliśmy. No, dlatego chyba, nie? Tego jeszcze nie było. No tak pasuje? Tak, tak. Mateusz Możdżeń, pomocnik Korony Kielce i Łukasz Sekulski, napastnik i strzelec zwycięskiej jedynej bramki. Rozpocznę od Mateusza. Mateuszu, gratuluję. Trzecie zwycięstwo z rzędu Korony Kielce. Pozycja wicelidera, przynajmniej na razie. Nie, przynajmniej na razie, wiadomo. Pewnie brzmi to niespodziewanie, pewnie dla was. Dla nas na pewno też, bo na pewno jest to w jakimś sensie niespodzianka, bo po prostu nikt się tego nie spodziewał na pewno po 8 kolejkach, że tak będzie wyglądać tabela, ale wiadomo, że przed nami kolejne mecze i też jutro, dlatego ta sytuacja może się zmienić diametralnie. Ale tak, wygrywamy trzeci mecz z rzędu i na pewno się jest dzisiaj z czego cieszyć. Trener Tomasz Wilman powiedział na konferencji pomeczowej, że mecz wyglądał tak, jak się spodziewał, tyle że nie spodziewał się do końca, że zagracie dobrą pierwszą połowę i troszkę słabszą drugą. Moim zdaniem, w moim mniemaniu, tak było, że to trzeci mecz podejrzewam, że drugie połowy były słabsze po prostu i to było, nie wiem, widać z boiska i gołym okiem po prostu, jako my, jako drużyna też to czujemy. Ale no mówię, no jest końcowy gwizdek i zaraz parę minut po tym meczu nikt już nie pamięta, jak to było, bo po prostu zdobywamy te trzy punkty i tak jakby pchamy dalej. Mateusz, znowu nie strzelić bramki, dlaczego? Nie miałem okazji, dzisiaj nie mogłem przechodzić dalej niż połówkę. Tak. Dobre tłumaczenie, tak, nie jest złe, tak? Przypomnę ci, że ty też nadal nie strzeliłeś. Ja nie strzeliłem. Ty co? Nie chciałeś strzelać z 30 metra, tam jak wychodziłeś, miałeś taką siłę spokojną. Zerknąłem na bramkarza, ale według mnie po prostu nie był na tyle wysunięty. Może bardzo wysoki, prawda? Bardzo wysoki był. A pan to kto? 2 metry wzrostu. Łukasz Sekulski. Konrad Jałko. Witam. Dobra, albo robimy jaja, albo poważnie, Maciek. Ja może teraz do Łukasza. Koronkowa akcja Korony Kielce. Zaczęło się od ciebie i twojej więcej. Trochę zadalowany. Na bilankur, główka twoja kończy dzieło 1-0. Palce lizać ta akcja. Daj Boże, oby takich więcej składnych akcji i zakończone celnym strzałem w sieci u przeciwnika, także jest się z czego cieszyć. Łukasz Sekulski, jak się już rozstrzelał, to na dobre. 5 goli już na koncie. O, ja spokojnie, chłodna głowa i żeby Bozia dała jedną kolejną i będę, to jest moim marzeniem, 6 bramka. A Korona dzięki między innymi twoim trafieniom zaliczyła trzecie zwycięstwo z rzędu. Przed przerwą była wygrana w Płocku, po przerwie na własnym stadionie z Arką Gdynia. Wszystko to wygląda bardzo dobrze. 3 zwycięstwa zasługą przede wszystkim drużyny, tym, że jesteśmy razem na dobre i na złe. Jak nam idzie na boisku, to sobie pomagamy i w tym tkwi nasza siła. Jakby ci Mateusz powiedział, że po 8 kolejkach będziesz pierwszy w klasyfikacji strzelców, to co byś mu odpowiedział przed sezonem? Okej. Challenge accepted. Słucham? Challenge accepted. A ja tak z hiszpańskiego to słabo. Nie na się. Tak, dobra, może się tam. Dziękujemy ślicznie, nie będziemy mieli. Zagołem go pytanie, co? Jak się znał w górze tutaj. Maciej Gostamski, bramkarz Korony Kielce. 4 mecz w tym sezonie, 3 zwycięstwo z rzędu, 2 mecz bez wpuszczonego gola. Nieźle chyba te statystyki twoje wyglądają. Nie, gra się dla statystyk, gra się dla punktów, dla kibiców, dla swoich rodzin, dla siebie i to mi sprawia radość. Kompletnie w nosie mam statystyki. Oczywiście fajnie zagrać jest na zero, najważniejsze są 3 punkty. Mecz niełatwy, szczególnie ta druga połowa i trochę pracy miałeś. W kilku sytuacjach instynktowne swoje obrony pozwoliły zachować czyste konto. No dokładnie, no w pierwszej połowie Arka nam za bardzo nie zagroziła, oprócz tam może dwóch oddanych strzałów. A w drugiej połowie jakoś opadliśmy z sił, nie wiem co się stało. Arka zaczęła dobrze grać i no i trzeba było zrobić to co trzeba robić i oddaliśmy serducho w drugiej połowie, naprawdę nam nie szło i mieliśmy trochę szczęścia w końcówce, nie ma co tutaj się oszukiwać, no ale szczęście sprzyja lepszym, tak to się mówi i bardzo się cieszymy, że kolejne punkty zostają w Kielcach. Obyśmy teraz się nie zagrzali, chłodne głowy, jedziemy do Lublina grać z Łęczną i musimy robić cały czas to samo, tyle. Jeszcze jeden aspekt jest dosyć ważny. Kolejny rekord frekwencji na trybunach Kolporter Areny w tym sezonie. Dziś prawie 8 tysięcy kibiców. Doping na pewno słyszalny od pierwszej do ostatniej minuty. To też jest ważne dla was, piłkarzy. No i moim zdaniem to i tak nie jest normalna sytuacja. Nam bardzo zależy na tym, żeby kibice przychodzili, nas dopingowali.
i nam jako piłkarzu naprawdę brakuje tego przysłowiowego młyna, który robi tą całą atmosferę i te bębny. Czasami mecz u nas jest taki trochę piknikowy i naprawdę nie pomaga to nam i naprawdę nie pomaga to kibicom, nie pomaga to nikomu. Więc jeśli chodzi o nas piłkarzy, to jest trudna sytuacja i mam nadzieję, że kibice dogadają się z prezesem. Nie wiem, jaki jest problem, bo nie grałem tutaj wcześniej i to nie jest moja sprawa, ale fajnie by było, jakby prezes i kibice się dogadali w tej kwestii, że po prostu wrócił ten doping na trybunach. Dzisiaj naprawdę bardzo dużo kibiców przyszło, o dziwo, i dopingowali na samego początku i naprawdę inaczej się gra, tak? Przyjechało też wielu kibiców z Arki. Naprawdę ten mecz dzisiaj było czuć, że to jest mecz ekstraklasy, a nie mecz gdzieś tam trzeciej ligi, więc jeśli chodzi o naszą perspektywę, to bardzo chcielibyśmy, żeby ten doping wrócił taki, że tak powiem, profesjonalny z młynem, bo naprawdę to ta otoczka meczu jest całkowicie inna wtedy i lepiej się gra.